Kilkuosobowa grupa młodzieży, która spędza wakacje na zorganizowanych zajęciach, odwiedziła dziś Muzeum Regionalne w Bełchatowie. Ci, którzy pojawili się tu po raz pierwszy, z pewnością mogli poczuć powiew historii. Łukasz Politański zabrał grupę w wyjątkową podróż. Przypomniał historię wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku oraz jej bełchatowskich bohaterów Stefana i Neli Helwigów. Spacerując po historycznych wnętrzach dworku, opowiadał także o tym, jak kiedyś mieszkano i podróżowano. W każdym takim pomieszczeniu mamy piec kaflowy. Tutaj widzicie taki piec kaflowy, w którym palono, a przez to te kafle nagrzewały się, utrzymywały temperaturę, więc to jest taki ówczesny grzejnik. Piękny i widoczny jest tutaj kominek w gabinecie pana domu, który kominek z piaskowca, to jest oryginalny kominek, który znajdował się tutaj znajduje się tutaj już od lat. Także odrestaurowany, tutaj czujne oko konserwatora zabytków dbało o to, żeby to muzeum i ten obiekt wyglądały jak najlepiej. A więc mamy taki klasycznie uposażony gabinet pana domu z biurkiem, z sekretarzykiem. Któraś z koleżanek spojrzała i powiedziała: o matko, jaki kufer. Tak, to jest kufer podróżny, jeden z kufrów podróżnych. Proszę wyobrazić sobie, że kiedyś właścicielka takiego majątku, jadąc, nie wiem, na wczasy, no, pakowała się w kilka takich kufrów. Zobaczcie, jak my dziś się ubieramy. W zasadzie jesteśmy w stanie spakować się do Ryanaira, tak, w walizkę 25x25, a kiedyś kilka takich kufelków trzeba było ze sobą zabrać. Jak niby Bełchatowa się odbywają, to scena jest w tym takim zagłębieniu terenu. To wyobraźcie sobie, że kiedyś, jeszcze 80 lat temu, 90 już teraz, w tym zagłębieniu terenu było wielkie jeziorko. A więc wyobraźcie sobie, że latem jecie tutaj śniadanie na przykład, albo siedzicie sobie przy otwartych drzwiach, piękny park i zalew przed wami. No miejsce śliczne, nie? I teraz co znajduje się w tym pomieszczeniu? Mamy znów piec kaflowy. Tak jak mówiłem, nie było grzejników. Jak zamykamy oczy, to nie ma również prądu, dlatego mamy świeczki, jakbyśmy chcieli tutaj wieczorem posiedzieć. Powiedzcie mi, czym jest ta wnęka? Jak sądzicie, w piecu kaflowym? Strzelajcie. To pytanie do was. Do gotowania. No, może nie do gotowania, ale do podtrzymywania temperatury posiłku. Czyli wyobraźcie sobie, taka mikrofalówka, no to nie tylko nasi rówieśnicy są tak cwani, że wykombinowali sobie jakieś metody utrzymywania odpowiedniej temperatury posiłków. Kiedyś też, jeżeli w takim piecu się napaliło, a chcieliście wypić jakieś ciepłe płyny, to można było je w dzbanku tam zostawić między innymi utrzymywały piękną temperaturę. Przy tej okazji warto przypomnieć, że budynek wybudowano w pierwszej połowie XVIII wieku przez rodzinę Rychłowskich. Od 1943 roku dwór od Hedwigów kupiła rodzina Olszewskich. W latach 80. ich spadkobiercy przekazali nieruchomość Skarbowi Państwa.